Potyczce teraz spełnia żołnierskie obowiązki. Chcieliśmy dołożyć do tego swoją cegiełkę, bo chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że nie tylko jesteśmy sportowcami, ale przede wszystkim jesteśmy żołnierzami. Żołnierzem jest też pływaczka Alicja Tchórz, wielokrotna rekordzistka Polski i mistrzyni Europy. Jako sportowiec i jako żołnierz poczułam potrzebę pomocy moim koleżankom i kolegom, którzy pilnują codziennie polskich granic. Również Telewizja Polska docenia wysiłek mundurowych. 5 grudnia o 18 w Jedynce pokaże koncert wspierający służby strzegące. Silny polski opór na granicy spowodował, że Łukaszenka zrozumiał, że napór migracyjny na granicy został stępiony, ocenił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Część polityków opozycji domaga się jednak wpuszczenia tysięcy migrantów do Polski. Teraz trzeba, nie oglądając się na Łukaszenkę, po prostu otworzyć korytarz humanitarny, który pomoże. Za brak konsekwencji krytykowany jest Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej. Dziś tak mówi o ochronie polskiej granicy. Nieustannie powtarzam, zadaniem państwa i rządu jest ochrona polskiej granicy. Jeśli trzeba do tego używać siły, należy użyć siły. Jeszcze kilka tygodni temu mówił o działaniach rządu, nie przebierając w słowach. Oni robią jakiś ohydny spektakl, ohydne polowanie na te dzieci i matki, żeby pokazać, że my tu nikogo nie wpuścimy. Za obronę granic Unii Europejskiej Polsce dziękują kolejne państwa wspólnoty. Donald Tusk bez prawa